Pamiętam, jak pierwszy raz jechałam pociągiem. To chyba było w 36 lub 37 roku. To było wtedy wydarzenie. Pierwszy odcinek kolejowy w Polsce powstaje już w 1845 roku, ale początkiem polskich kolei państwowych jest rok 1926 i rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. Dzięki tej decyzji kolej w Polsce mogła zacząć dynamicznie się rozwijać. Sztandarową inwestycją zostaje magistrala węglowa, która ma łączyć Śląsk z nowym portem w Gdyni. W 1933 otwarty zostaje w Warszawie tunel średnicowy przecinający centrum stolicy, a 3 lata później powstaje pierwsza zelektryfikowana trasa kolejowa na odcinku Pruszków - Warszawa - Otwock. Rozbudowany zostaje węzeł Warszawa - Łódź i powstaje bezpośrednie połączenie stolicy z Krakowem. Kolej się rozwija. W kraju produkowane są nagradzane na świecie parowozy, a szczytem techniki zostaje Lux Torpeda. Pamiętam, jak 5 lat jeździłem ze Śląska do Warszawy na studia. Gdyby nie wars, czasami byłoby ciężko. W czasie wojny kolejarze wielokrotnie pokazują swoje bohaterstwo i patriotyzm. Szczególne zasługi mają kolejarze z Szymankowa. Natomiast sieć kolejowa ulega zniszczeniu. Jednak już do końca 1945 roku odbudowano ponad 3,5 tysiąca kilometrów linii. Czasy PRL to dynamiczny rozwój kolei. W latach 60. rozpoczęto elektryfikację głównych tras. Powstaje przedsiębiorstwo wagonów sypialnych i restauracyjnych Wars. Od 1971 roku w Pafawagu rozpoczyna się produkcja wielokrotnie nagradzanej lokomotywy ET-22. Powstaje także centralna magistrala kolejowa, łącząca Śląsk z Warszawą, która pozwala na poruszanie się pociągów z prędkością do 250 km na godzinę. W połowie lat 70. powstaje jeden z symboli stolicy – dworzec Warszawa Centralna. Pod koniec tej dekady ukończona zostaje szerokotorowa linia hutniczo-siarkowa zbudowana do przewozu towarów bez przeładunku na granicy. Jednak nie tylko inwestycje stanowią o sile PKP. Kolejarze są licznym i doskonale zgranym zespołem, organizującym wiele wydarzeń związanych nie tylko z transportem. Kryzys lat 80. powoduje zahamowanie inwestycji. Kolejarze po raz kolejny pokazują swoją siłę, angażując się w solidarność. Pamiętam, jak z babcią pierwszy raz jechałem pociągiem nad morze, sypialnym. Już wtedy chciałem pracować na kolei. Lata 90. to zmiany zarówno w Polsce, jak i na kolei. W 1995 roku zaczyna się proces restrukturyzacji spółki. 6 lat później powstaje grupa PKP składająca się z 20 niezależnych spółek. W 2005 roku rozpoczyna się proces modernizacji dworców przed Euro 2012. Sama impreza okazuje się pełnym sukcesem, także transportowym. W 2012 roku PKP Cargo wchodzi na giełdę. Rok temu otworzył się nowy, jedwabny szlak. W 2014 roku na tory zmodernizowane przez polskie linie kolejowe wyjeżdża najnowszy tabor Intercity Pendolino, a rok później polskie konstrukcje Flirt i Dart. Prawdziwym sprawdzianem branży kolejowej okazały się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, kiedy w ciągu kilku dni udało się przewieźć ponad 1 000 000 wiernych. Widzę i przed sobą, i przed PKP doskonałą przyszłość.